długo rozeznawaliśmy, jak ten film miał wyglądać. To, do czego doszliśmy na początku, to, że to powinna być prawda, tak? Że jeżeli mamy faktycznie pokazać o tym, jak Pan Bóg działa przez kapłanów, po co oni w ogóle są, to musimy tutaj opowiadać prawdę, czyli świadectwami. Chcieliśmy w taki prozaiczny sposób, żeby zrobić film, żeby nie było tak zwanej katolipy, tak? Czyli żeby ten film był na takim poziomie, że bez względu na wartości, które są w nim, żeby dało się go oglądać. Przeszkody oczywiście były, aczkolwiek nie traciliśmy z horyzontu tego, że to Pan Bóg, jeżeli chce, to poprowadzi ten film, cały ten czas pandemii. Odczytywaliśmy to troszeczkę tak jakby, że po coś to jest, tak? Że my musimy może coś jeszcze inaczej na pewne rzeczy spojrzeć, może to musimy do czegoś dojrzeć, może musimy dojrzeć do jakichś rozwiązań. Także traktowaliśmy to jako ten czas, który jest nam zadany i chcieliśmy po prostu dobrze wykorzystać. To jest film, który powinien zostawić w widzach ślad po wyjściu z kina, po obejrzeniu tego filmu. Taki ślad powinien zostać wewnątrz nas i to będzie ślad, do którego być może będziemy wracać, a być może to będzie ślad, na który wejdziemy i on pomoże nam zmieniać nasze życie na lepsze. Ten film uświadomił mi jedno, że tak naprawdę każdy z nas jest powołany do tego, żeby głosić Jezusa. Film Powołany, który dzisiaj miałam okazję zobaczyć, to niezwykłe świadectwa nawrócenia. Myślę, że każdy, kto zobaczy ten film, odpowie sobie na to jedno pytanie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Zachęcam przede wszystkim do tego, żeby zobaczyć te świadectwa, tak? Świadectwa autentyczne, przepełnione też miłością do Pana Boga. Nasza obecność dzisiaj na tym filmie to nie tylko taka osobista, tak? Chęć zobaczenia tego filmu, ale także wsparcie filmu przez Stowarzyszenie Civitas Christiana. Jesteśmy z tego dumni, że mogliśmy wesprzeć tak wielki projekt, który daje naprawdę ogromną nadzieję. Wielkim wrażeniem pracy włożonej w ten film i tych świadectw, które się tam pojawiły. Dla mnie wcale nie film o kapłanach, wbrew pozorom, i nie film o powołaniach, tylko o wielkiej, ogromnej miłości Pana Jezusa do nas. Takich filmów bardzo brakuje. Na początku padły takie słowa, że to jest film dla młodych, dla może starszego pokolenia. Nie zgadzam się, to jest film dla każdego z nas. Każdy z nas znajdzie tam coś dla siebie. Bo każdego inaczej wzywa Pan Jezus do siebie. I ja naprawdę siedziałam i gdzieś tam wycierałam sobie łzy z kącików oczu, bo naprawdę do mnie bardzo mocno trafił i przemówił. Ten film pokazywał i prawdziwie posługę kapłańską, ale i tą część życia, którą w takiej szerokiej palecie autorzy tego filmu nam pokazali. Nie jest łatwo wyjść przed kamerę, powiedzieć światu, tak żyłem, tak postępowałem, miałem takie doświadczenie i Pan Bóg mnie dotknął, pokazał mi swoją miłość, to nie jest łatwe. Te fakty z życia nie były wyreżyserowane. To było prawdziwe życie, to nie było aktorstwo. Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy takiego świadectwa i ze strony kapłanów i ze strony świeckich osób, prawda, które doświadczają też działania Pana Boga w swoim życiu. To jest świadectwo, może nawet piękniejsze, niż jakbym ja jakieś kazanie powiedział ludziom. Myślę, że to więcej nawet dobra, myślę, przyniesie ten film i to ich świadectwo.